Zaczniemy od początku, czyli opowiem Ci o historii grzybów, ale i o grzybach w historii. Studiowałam geologię i bardzo fascynował mnie w ogóle ten temat, jak powstało życie na Ziemi, jak to wszystko się toczyło na samym początku. I okazuje się, że grzyby odegrały w tej całej historii bardzo dużą rolę. Pierwszymi organizmami żywymi, które wyszły na ląd, które powstały na Ziemi, są bakterie. I wiele lat przed tym, zanim pojawiły się na Ziemi rośliny czy zwierzęta, pojawiły się właśnie grzyby. Czyli w momencie, kiedy powstały grzyby, na świecie istniały tylko bakterie i wirusy. Więc grzyby musiały w sobie wykształcić taką umiejętność zwalczania właśnie takich patogenów, żeby móc rozwijać się dalej. A więc można powiedzieć, że grzyby miały działanie antywirusowe, przeciwbakteryjne, które zostało z nimi aż do dzisiaj. Więc dzisiaj stosując grzyby, właśnie możemy je zbierać z takim przeznaczeniem, żeby pomagały nam w różnych infekcjach. Dobra, ale jak to w ogóle jest możliwe, że te grzyby zwalczają bakterie? Mamy jeden cudowny przykład. Przez zupełny przypadek pewien naukowiec, Alexander Fleming, prawie 100 lat temu zostawił szalkę laboratoryjną z badanymi wtedy bakteriami w swoim laboratorium, taką niezabezpieczoną. Kiedy wrócił tam z powrotem, okazało się, że całą tą fiolkę zaatakował grzyb z rodzaju pędzlaków. I kiedy naukowiec przyjrzał się bliżej tej szalce, okazało się, że ten grzyb zwalczył właśnie istniejące tam wcześniej bakterie. To był grzyb o nazwie penicillinum, czyli to właśnie z tego grzyba stworzono pierwszy antybiotyk, czyli penicylinę, który miał działanie antybakteryjne, antywirusowe i tak naprawdę był to naprawdę ogromny przełom w medycynie, który sprawił, że wiele istnień ludzkich zostało uratowanych. Grzybami leczniczymi interesowano się bardzo mocno już na Dalekim Wschodzie, w medycynie chińskiej czy w ajurwedzie. Medycyna zachodnia nie za bardzo do tych grzybów miała taki sam stosunek, ale zmieniło się to podczas II wojny światowej, kiedy to radzieccy naukowcy z kolei dostali taki przykaz, takie zadanie, żeby znaleźć substancję istniejącą już w naturze lub ewentualnie stworzyć ją w laboratorium, która będzie pomagała zwiększać wydajność, ale też taką odporność na stres właśnie radzieckich żołnierzy, ale też sportowców. No i wtedy rozpoczęły się badania i zostały odkryte tak zwane adaptogeny, czyli grzyby witalne, które właśnie na Dalekim Wschodzie już od tysięcy lat były stosowane na poprawę witalności, wzmożoną taką witalność, ale też na zwiększenie odporności fizycznej i psychicznej. Termin adaptogen oznacza po prostu substancję, która nie jest toksyczna, a dba tak bardzo mocno holistycznie o nasze zdrowie i bardzo mocno pomaga nam się przystosować do nowych warunków i jednocześnie też pomaga nam, jakby pomaga, wzmacnia zdrowie psychiczne i fizyczne. Bardzo często adaptogeny polecane są na przykład świeżym rodzicom, w momencie kiedy ich cały świat wywraca się do góry nogami, mają zmienioną rutynę życia i te grzyby, te substancje będą wspierać ich właśnie w dostosowywaniu się do tych nowych warunków. Czy można spotkać adaptogeny w naszym polskim lesie? Owszem, można. I dowiesz się o tym z kolejnych lekcji. Historia używania przez człowieka grzybów jest naprawdę długa. Nie do końca wiemy, kiedy się to zaczęło i od czego się to zaczęło, bo po prostu ciężko znaleźć jakieś wiarygodne materiały w tym momencie. Ale znowu za sprawą bardzo ciekawego przypadku mamy możliwość dowiedzenia się właśnie czegoś o dwóch grzybach. Na początku lat 90. para turystów przechadzających się w Alpach natknęła się na zwłoki. Początkowo wszyscy myśleli, że to po prostu zwłoki nieszczęśnika, który przechadzał się tym samym szlakiem całkiem niedawno i po prostu uległ jakiemuś wypadkowi. Poniekąd jest to prawda, bo faktycznie uległ wypadkowi, tylko że ten wypadek miał miejsce ponad 5 tysięcy lat temu. Znalezione zwłoki były ciałem mężczyzny sprzed właśnie 5 tysięcy lat. Okazało się, że zachowało się bardzo dobrze, można było zbadać, co jadł, jakie miał bakterie w środku, w sobie, ale też można było zobaczyć, co ze sobą w ogóle miał. Miał ze sobą dwa grzyby. Obydwa te grzyby można znaleźć właśnie teraz w zimowym lesie. I po co one mu były? Jeden z nich
chubiak pospolity był taką starożytną zapalniczką. Dzięki odpowiednio przygotowanym kawałkom właśnie chubiaka i korze brzozy można było w bardzo prosty sposób rozniecić ogień. Drugim grzybem, jakim przy tym człowieku znaleziono, był pniarek brzozowy, zwany też dawniej białoporkiem brzozowym. Jest to grzyb, który występuje tylko i wyłącznie na brzozie. Po co mu był ten grzyb? No oczywiście już tego człowieka się nie zapytamy, ale prawdopodobnie używał go właśnie leczniczo. Z jednej strony białoporek ma bardzo dobre działanie wzmacniające odporność, podnoszące właśnie taką witalność. Pniarek brzozowy zwalcza też pasożyty, które znaleziono właśnie w żołądku tego człowieka sprzed 5000 lat. Więc tak naprawdę jest prawdopodobieństwo, że ten człowiek nosił ze sobą po prostu własne lekarstwo, czyli kawałki pniarka brzozowego. Jak rozpoznać pniarka brzozowego? Gdzie go szukać? No i przede wszystkim, co z nim zrobić, żeby działał dla naszej odporności? Dowiesz się tego wszystkiego w następnych lekcjach w kursie Zimowe Grzyby.